piękną postać w kapeluszu, tak zwanym właśnie w tym, tym shiraku, czyli w tym, tym strzechoczu po naszym. A wieszka, a to określenie strzechocz to jest takie tutejsze, czy to? Tak, strzechocz, bo po prostu ma dużą strzechę. Strzechę, strzechę ma dużo. I jest ten strzechocz. I też Kolumbus, taka znana też postać tutaj, to też słyszałem, wielokrotnie był w Ameryce, wyjeżdżał, też taki człowiek odważny i bardzo, bardzo też humorystyczny i śpiewał i grał, był gawędziarzem wspaniałym. A tu siostra Jana Wałacha, ciotka Hanka z Podwilczego. No. I tutaj tematy pasterskie. Także to, co my widzimy, jest jakby tylko częścią wystawy współczesnej. Bo nie ma możliwości. Może jednak podejdźmy jeszcze tutaj, bo tu mamy plac kościelny w 1925 roku i widzimy, że właściwie... Prawie się nie zmieniło. Prawie nic się nie zmieniło, tylko że górale wszyscy są w strojach. Tak, tak. Że jeszcze w 1925 roku wszyscy byli... proszę bardzo powiedzieć, czy to jest chustka z tyłu, czy tam jakieś takie... Te kobiety. Te kobiety nosiły obrusy, których się nie nosi w tej chwili. Że na odzienie zimowe, czyli jak był kożuch pod spodem, to żeby ładnie wyglądać. To mężczyźni nosili gunie, czyli ja nie wiem. Gunie. Natomiast kobiety pięknie wyprasowany obrus lniany z prawdziwego lnu był wiązany jako chusta na węzeł i był coś takiego. Na także dziadek, jak mówił, był zdziwiony jako młody chłopak, jeszcze opowiada, że jak wyszli z ojcem z kościoła, patrzy na plac, a tu wielu sielniko jest. Bo wszystkie kobiety właśnie w tych obrusach były lniane. Tu jest praca z lnem właśnie. Też obraz, który pokazuje taką wspólnotę góralską, bo przecież wszyscy sobie pomagali wzajemnie. I tutaj jest, to są łomki. Łamie się len, bo z lnem była praca, trzeba było go zbierać ręcznie. Nie kosiło się kosą, tak? Potem się suszyło, potem się łamało, potem się czychrało, potem się przędło, więc nie robiło się pojedynczo, tylko właśnie grono najbliższych sąsiadów zawsze wspierali się wzajemnie. Można powiedzieć do lat 50. Jeszcze sadziło się i jeszcze robiono na Jaworzynce, jeszcze na Krosna jeszcze robiły płótno lniane. Do lat 50. No i, ale już bezpowrotnie się zakończyła ten proceder. No i tutaj mamy siostrę Jana Wałacha z mężem, też pięknie ubranych, wszystkie te... Na podstawie prac Jana Wałacha można bardzo precyzyjnie odtworzyć stroje z danej epoki, z początku XX wieku, pewną manierę ubierania się, noszenia kapeluszy. Inaczej na przegląd, nie? Jak się rozwijało, nie? Tak, i jest to bardzo wiarygodne, bo dziadek też był bardzo naturalistycznie podchodził. Nic nie wymyślał, tylko jak... No więc jest tutaj, w tej pracowni jest bardzo potężna dokumentacja. Można powiedzieć, że oprócz tego, że mamy tutaj piękne widoki, mamy na wysokim poziomie malarstwo, to mamy przede wszystkim dokumentację naszej... Ajajajajaj, ale piękny zeszyt. Tutaj Kolumbus siedzący, znowu ten sam Kolumbus już w letnim, w tym pasie, który fotografowałeś, widzisz? No możliwe, że nawet na ten pas był, nie? Czterospinny. Może tak. Na ten był pas. Tak, na pewno ten. Tak? Na pewno ten, tak? Był, on tu w pracowni był. Też dziadek, cały czas, nie? Cały czas przyniósł go też, bo chodząc po plenerach malował kurne chaty, więc też spotykał ludzi, też część jego stroju, czy jego synowie też gdzieś tam zawsze dostali od kogoś. Dawali mu w prezencie. Zamówione i potem nieodebrane, czyli dwie stacje powstały, a w międzyczasie zrezygnowali, więc zostały po prostu na pamiątkę. Ale płaskorzeźba niesamowita. Płaskorzeźba właśnie. Niesamowita. No. I bardzo głęboko tutaj, bardzo głęboko zrobiona, to nie jest płytka, tylko tak. Po prostu... Głębia jest. Nawet cały tam widać Jerozolimę całą, nie? Tak. Tam to też jest, chyba do Piłata prowadzi. Tak. Do Piłata. No. Da rady? Tak. No, więc obraz Sądu Ostatecznego był też taką potrzebą serca mojego dziadka, który był człowiekiem też równocześnie bardzo religijnym. I będąc w Paryżu, czy w podróży już później po stypendialnej w Rzymie i w różnych centrach wielkich europejskich, obserwował, że u wszystkich ważnych malarzy ten temat był podejmowany. Sąd ostateczny. I postanowił zrobić też swój ostateczny sąd, ponieważ będąc człowiekiem religijnym i takim bardzo
człowiekiem przestrzegającym pewnych zasad moralnych. Ten obraz dla niego zawsze był takim pewnym drogowskazem, że jednak czeka nas ten osąd, ten sąd ostateczny, że strona ciemna, czyli zła, i jasna strona są tymi dwoma biegunami, przez które ciągle przechodzimy i raz jesteśmy po jednej stronie, raz po drugiej stronie, ale patrząc na ten obraz zawsze możemy skorygować siebie samego. No i tutaj umieścił Michała Anioła, który jak według zapisów biblijnych będzie sądził aniołów, Chrystus z krzyżem, Zbawiciel. No i tutaj jest cała elita świętych, męczenników, święty Franciszek namalował z farbami, z pędzlem po stronie prawej chóry anielskie. Natomiast tutaj niestety jest pokazany los potępionych. Tutaj siedem grzechów głównych jest też w postaci tutaj różnych scen. Ci, którzy kochali pieniądze, którzy kochali nierząd, którzy byli niesprawiedliwi, jak gdyby są wyganani i wraz z nimi pędzą kozły na zatracenie, kruki krążące, spadające gwiazdy, meteoryty. I taka była wizja dziadka. I to było jakby jego takie tutaj jedna z większych takich prac, która tutaj już od lat 30. właściwie okresu międzywojennego już jest stałym elementem tej pracowni. Przepraszam bardzo. Czy to ona była w takim kolorze, czy ona tak wyblakła pod wpływem lat? Na pewno troszkę wyblakła, ale mniej więcej te kolory... Takie delikatne były. Delikatne były te kolory. Córka Jana Wałacha była konserwatorem zabytków, Barbara, którą tu mamy, o której też musimy powiedzieć, bo po śmierci Jana Wałacha w 79 roku 79. Córka Barbara, Basia, przejęła tutaj, że tak powiem, pieczę nad pracami ojca i przez kolejne 40 lat opiekowała się pracownią. Wszystkie obrazy są zdigitalizowane, są opisane, niesamowita praca, ofotografowane, są w archiwum, do wszystkiego można dotrzeć wirtualnie. Jeżeli ktoś chce, to znajdzie. To znaczy my mamy to w swoich... Nie wiem, ale jak to, na przykład, jak ktoś przychodzi i mówi, że to idzie znaleźć. Idzie znaleźć. Wszystkie prace, wszystkie drzeworyty, wszystkie rysunki, więc jest to uporządkowane i to było dzieło Barbary, córki. No, a teraz jest znowu era taka, że przychodzi era, że ja stałem się opiekunem tego miejsca. I dziadka. Dziadka, pracowni dziadka. I jest to dla mnie też takie ważne, ponieważ ja miałem 18 lat, jak dziadek zmarł, czyli jak gdyby To ty już nie pamiętasz go. Całe dzieciństwo wychowałem się i nie tylko pamiętam, ale byłem jednym z wnuków, który był najbliżej dziadka. Więc tutaj bywałem w pracowni, bywałem w domu starym, słuchałem opowiadań, bajek, pokazywał szkoda, mi inne instrumenty. Szkoda, że nie szło nagrać tych bajek, nie? Co opowiadał, nie? No, były bajki o drakach, były bajki o Szklannej Górze, także ciekawe, ja też tam staram się opowiadać i przekazywać wnukom swoim już w tej chwili opowiadam, lubią te bajki, znają mi i ciągle proszą, żeby ich powtarzać, także to są takie utrwalone z pokolenia na pokolenie, tak. Także jak gdyby dla mnie też czas się wrócił, w sensie, że wróciłem do wspomnień z młodości, do miejsc, w których się urodziłem. No i też myślimy o tym, żeby w jakiś sposób rozpropagować to miejsce bardziej, być może i rozbudować jeszcze w przyszłości. Troszkę, żeby to miejsce nie tylko było jak gdyby powrotem do przeszłości, ale mając zaplecze mogło być takie kulturotwórcze na chwilę obecną, czyli zajęcia, które ja prowadzę z młodzieżą, na przykład z muzyką regionalną, czy warsztaty malarskie, które mamy tutaj Iwonę Konarzewską, czy jakieś wernisaże, czy jakieś koncerty, żeby mogły się odbywać, które by mogły być jakby adekwatne do czasów, w których żyjemy. Żeby nie tylko tutaj... Bo są inne czasy. I tak, żeby można połączyć, bo przecież też rozchodzi się nam o to, żeby nasza młodzież też była wyedukowana, żeby miała pamięć regionalną, żeby mogła
uczyć się grać i żeby to wszystko mogło się skupić wokół człowieka, który już znacznie wcześniej tutaj się tym zachował tradycję. Ale mam nadzieję, że tego nie ruszycie. Mógłby być patron. Absolutnie nie. No nie, bo, bo to jest smaczek. Tutaj na pewno nie, tylko chodzi o obiekt, który by mógł w bliskości pracowni pełnić tą funkcję, taką współczesną, po prostu, bo tutaj nie potrafimy i nie jesteśmy nic, w stanie zaparzyć kawy, no. Nie jesteśmy w stanie zrobić tych rzeczy, które wymagają pewnej pewnego już pomieszczenia, czy prowadzenia zajęć z dziećmi, prawda, bo tutaj jednak jest miejsce takie uświęcone troszeczkę, jest, które trzeba po prostu zachować. No. A ty powiedz, czy ten budynek był jakiś konserwowany, czy on tyle lat jest? Tyle jest. On był dobrze zrobiony, przykrywany, także nie wymagał konserwacji. No, bo w stanie, wiesz, jak patrząc na tym, to instalacja zrobiona taka fachowo, nic się nie stanie, nic nie fajczy się. Tak było od początku. Komin jest oddzielnie, stoi. Tutaj jest zachowane to bezpieczeństwo. No, my teraz też nie użytkujemy go tak jak dziadek, który tutaj był od rana do wieczora. I on był ten czy inny, tak. Inny był. Ten piec, tak. Taka koza tyle lat. Być może jest już druga, ale system i miejsce tego pieca jest... Na kamieniu, zobacz, na piaskowcu. I u niego właśnie były te instrumenty wszystkie i on grał na gajdach, na skrzypcach, tylko że oczywiście tym wiodącą pasją było przede wszystkim malarstwo, rzeźba, te rzeczy plastyczne, ale muzyka bardzo była mocno zakorzeniona i kiedy tylko był weekend czy sobota, zawsze ognisko pod lipą było, zawsze tutaj szwagier mojego dziadka był świetnym skrzypkiem, czyli moi stryjowie wszyscy przeszli przez instrumenty. I to dla nas było takie jakby normalne. Takie nawet honorowe. No, jak tato grał, jak dziadek grał, no to... To czemu ja nie grałem? To czemu ja? No i też żeśmy tutaj muzykowali, graliśmy. Potem ja się jakby obróciłem w kręgach zespołu Istebnieńskiego, gdzie jeszcze spotkałem się ze starym pokoleniem muzykantów, którzy mieli po 80 lat. I którzy już dla mnie też byli jakąś taką elitą. No, zespół tańczy, było miło, pary tańczące, było fajnie zatańczyć, ale jednak ci starzy muzykanci, to było coś. Którzy... Coś było coś. I dostąpić do tego grona było zawsze czymś bardzo takim ambitnym.